Hej, dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Moje drogie koleżanki i drodzy koledzy, dzisiaj zapraszam Was na odcinek z serii Trendy Mody. Natomiast będą tutaj trendy już stricte pod jesień, czyli co będziemy nosić tej jesieni. Jest taki artykuł, który napisał kilka specjalistek modowych. Jest on na stronie Who What Wear, więc tutaj sobie na tej stronie będziemy analizować, co będzie modne teraz na jesień. Prawie zawsze w tym filmie mówię, że trendy się cały czas zmieniają i cały czas wracają, są też nie dla każdego. Ja jestem taka, że za bardzo nie na trendy, ale powiem Wam szczerze, że zaskakująco dużo trendów, które mają być teraz na jesień, są jak najbardziej w moim stylu i mi się podobają, co naprawdę bardzo rzadko się zdarza. Ale myślę, że też trendy mody zmieniły się w takim sensie teraz przez to, że wszystko tak szybko się dzieje, w social mediach głównie, to mam wrażenie, że domy mody tworzą trendy pod wpływem właśnie rzeczy, które się dzieją w danym momencie. W tym momencie tych trendów w tym samym czasie jest bardzo dużo. Sam trend Barbiecore był przecież wszechobecny i nadal jest, który był związany oczywiście z wypuszczeniem filmu Barbie. Do tego oczywiście Chanel też wypuściło kolekcję, która też była w stylu Barbie. I też, co ciekawe, przecież Barbie, czyli Margot Robbie, była ubrana w Chanela i miała też torebki Chanel tam z lat 90. Także nie dość, że wracają w ciągle te same lata, tam 90., wczesne tam lata 2000. No to jednak mamy tutaj, widzimy, że w modzie jest odzwierciedlenie tego, co się dzieje w danym momencie. Także mieliśmy przede wszystkim TikTok. Trendy na TikToku to było ten beige, vanilla. Teraz jest, była tak, Hailey Bieber ma duży wpływ na trendy, czyli były te donut glaze, jakieś tam Hailey Bieber nails. Teraz słuchajcie, nie wiem, czy nadal ten trend jest, czy już minął, jest blueberry nails, czyli błękitne paznokcie z pyłkiem. Nawet za bardzo nie wiedziałam, że to jest aż taki trend. Widziałam to co prawda na TikToku, ale też oglądałam inne dziewczyny, które nagrywały o trendach i też o tym wspominały. Oprócz tego mamy, jak to się nazywa, cottage core, że są znowuż takie dziewczyny, które jak nie Barbie, no to znowu wiecie, kwiateczki i styl łączki, sukienki i te sprawy, chatki leśne. Oczywiście od dłuższego czasu mamy ten styl old money. Oprócz tego styl quiet luxury, to są dwa dość różne style, ale właśnie minimalizm. Także w tym momencie tak naprawdę wszystko jest modne, bo i jest modne retro, jakieś tam lata 70. i jest modne Barbie i jeszcze niedawno była jakaś Wednesday Addams i takie mroczne rzeczy, ciężkie rzeczy, czarne rzeczy i tak naprawdę słuchajcie, myślę, że ktoś dobrze powiedział, że w tym momencie tak naprawdę już trendy nie... Może... jak to było powiedziane, że w tym momencie przez to, że jest tyle trendów, to przynajmniej ludzie są zmuszeni jakoś do rozwinięcia posiadania własnego stylu. No nie wiem, czy się z tym zgodzicie, ale coś rzeczywiście w tym jest, bo naprawdę tych trendów, tych korów jest bardzo dużo. No ale jeżeli chodzi o te, powiedzmy, przepowiednie na 2024, no to słuchajcie, pierwszy trend to będzie trend, który się tutaj nazywa foundations, czyli basici, czyli właśnie styl minimalistyczny, logomania, która była bardzo popularna parę lat temu, gdzie wszystko miało logo i t-shirty i paski, Gucci i wszystko, no to teraz w tym momencie jest już to nie trendy, co jeszcze parę lat temu było. Ja bardzo lubię Cassie. Cassie jest przeciwieństwem tego stylu. Ona jest głośna, ona jest new money. Może nagram kiedyś osobny film, jakie są różnice między new money i old money. I ona bardzo lubi bling, ona wiecie, Hermesy z zielonej skóry, dużo neonów, dużo żółtego, dużo kolorów takich bardzo mocno nasyconych, dużo logo. I słuchajcie, ona w tym wygląda cudownie, wygląda to u niej świetnie, chociaż to totalnie nie jest mój styl, taki krzykliwy i kolorowy. Ja jestem po tej drugiej stronie i to jest to, co mi się tutaj podoba. Czyli właśnie pierwszy trend jest taki, że jest nadal minimalizm, w takim sensie basici. I ja już powiem Wam od dawna, no może od jakichś 2 lat staram się budować swoją szafę, to nadal, słuchajcie, trwa, także to nie jest tak, że da się swoją szafę zmienić w tydzień.
Ale ja cały czas buduję właśnie tu swoją szafę, żeby mieć w niej takie właśnie bazowe ubranie. No i to się też łączy trochę z tym trendem quiet luxury, czy tam old money, nie, no ale właśnie tym quiet luxury, czyli cichy luksus, czyli rzeczy oczywiście lepszej jakości, lepiej skrojone, kolory zgaszone, kolory neutralne. Nie podążające za trendem, a znowu zrobił się z tego trend. Tutaj właśnie chodzi o to, żeby te basiki, które mamy, były właśnie dobrze skrojone. Tutaj nie chodzi o to, że to muszą być firmowe rzeczy, ale że jak już mamy takie bazowe produkty, no to żeby to było właśnie na nas. Powiedzmy na nas szyte, żeby dobrze leżało. Nie jest to bardzo proste. Nie jest proste znaleźć. Także widzicie, ja cały czas szukam białego t-shirtu, który będzie idealnie skrojony. Jest ciężko taki znaleźć. Oczywiście tutaj The Row, który jest bardzo popularny już od lat tak naprawdę, ale teraz jest w swojej świetności. To jest marka założona przez Mary Kate i Ashley Olsen. Niewiele osób o tym wie, bo one trochę od tej marki się odkleiły. W takim sensie one nigdy nie chciały być kojarzone z tą marką, tylko chciały, żeby marka była kojarzona właśnie z, no, z jakości, z tego stylu. I ja nawet niedawno się dowiedziałam, że Mary Kate i Ashley Olsen są założycielkami tej marki, także The Row. Oni mają basiki, które są bardzo dobrze skrojone, które są luksusowe, bo za te ubranie płaci się naprawdę setki dolarów, tutaj mówimy o t-shircie za 400 dolarów, które nie mają nigdzie logo. Także nadal ten minimalizm w szafie jest i mnie się to podoba, ja jestem jak najbardziej na tak. I nawet takie marki jak Gucci, gdzie ten monogram był zawsze jakiś krzykliwy i taki mocno widoczny, takie marki nawet teraz idą bardziej w coś minimalistycznego, w coś cichszego. Też słuchałam takiego pana, który właśnie mówił, że przez to, co się dzieje na świecie, czyli powiedzmy tak przed pandemią, przed kryzysem gospodarczym, przed kryzysem ekonomicznym, nie wiem, czy to jest kryzys gospodarczy, czy ekonomiczny tutaj na całym świecie, no to już nie wypada tak emanować markami i że dlatego też ta moda poszła w tę stronę, bo wiecie, bo nie wypada, bo na świecie dzieje się źle i nie wypada świecić logo. Ja wam powiem szczerze, że mi to nie przeszkadza, jeżeli ktoś chce świecić logo, to niech świeci. No ale właśnie, że ten styl quiet luxury, czyli ten minimalistyczny styl jest też nasilony tym, co się działo na świecie, czyli przed pandemią dużo logo, a teraz ludzie nie mają za bardzo kasy, zmieniły się też ich priorytety, nie chcą już wydawać pieniędzy na torebki. No i mamy teraz coś całkowicie przeciwnego. I myślę, że to rzeczywiście widać w modzie. Kolejny trend jest to kopertówka. I to jest trend, do którego ja raczej nie będę się dokładać, dlatego że dla mnie po prostu kopertówki są niepraktyczne, dlatego że ja nigdzie nie wychodzę, żeby taką kopertówkę mieć. Także jeżeli ja bym miała postawić na jakąś torebkę w tym momencie, powiem wam, to chciałabym dużą torebkę, coś albo a la worek, albo a la shopper, ale nie shopper, nie właśnie taki klasyczny shopper, tylko bardziej taki shopper wiadro. Nie wiem, może wam wrzucę tutaj kilka zdjęć, o co mi chodzi, więc jeżeli bym miała postawić na jakąś torebkę na przyszły sezon, to byłoby właśnie coś w tym stylu. Natomiast jeżeli bym chodziła na jakieś eventy, na jakieś spotkania, to pewnie bym sobie jakąś kopertóweczkę zakupiła, ale nie jest to trend dla mnie i nie wiem, myślę, że jak chcecie skorzystać z takiego trendu, to nie warto przepłacać, tylko kupić coś tańszego. Kolejny trend, który myślę, że pojawia się w co roku, ale mogę się mylić, ale myślę, że często pojawia się na jesień, zimę, będzie to krata. No i co kiedyś powiedziałabym, że krata byłaby must have'em dla mnie w koszuli, bo lata temu się nosiło, pamiętacie, takie koszule w kratę. No to teraz dla mnie krata w marynarce, przede wszystkim ewentualnie w płaszczu. Także tutaj też mamy propozycje różnych domów mody, żeby była krata w różnych odcieniach, czy to róż, czy to zieleń, czy to taki łososiowy, czy różowy. No tak naprawdę tej kraty jest dużo. I ona jest tak naprawdę pod każdą postacią, czy to jest spódnica, czy to jest płaszcz, czy to jest jakiś kombinezon, czy sukienka, krata ma być wszędzie, ale mam wrażenie, że ta krata to zawsze jest na tą jesień. No i tutaj, jeżeli chodzi o kratę, to ja jestem na tak, mam bardzo fajną kraciastą marynarkę i myślę, że jakbym znalazła coś fajnego jeszcze kraciastego, to też bym przegarnęła, bo uważam, że krata zawsze jest modna, jeżeli ta krata będzie dobra do naszej urody. Czyli na przykład w moim przypadku odpada czarno-biała krata czy tam pepitka,
albo czerwono-czarna krata, co były modne, takie koszule. Ale jeżeli to była właśnie jakaś krata w moich odcieniach, no to myślę, że zostanie w mojej szafie na dużo dłużej. Także jestem ciekawa, co... W sumie dawno nie, tak sobie teraz myślę, nie było chyba kraty. Krata dawniej była, pamiętacie, były arafatki w kratę, pamiętam koszule. To było 2010-2013, bardzo dużo krat było i pamiętam i w New Look, i w Primarku te arafatki były takie modne. Także teraz to wraca. I słuchajcie, kolejny trend, jest to trend, który też nie odkrywa Ameryki, jest to skóra, czyli skórzane rzeczy i powiem wam, że mój najlepszy zakup to jest oczywiście sztuczna skóra, jest to spódnica, którą kupiłam w Primarku za 1 funta. Ja tą spódnicę kupiłam w pierwszych tygodniach, jak się przeprowadziliśmy do Anglii z Walii. I to był właśnie jakoś tak sierpień, mniej więcej jak teraz pogoda. I były właśnie wyprzedaże i znalazłam tą khaki spódnicę za funta. I powiem wam, że ona, no to już od 2017 roku, to zobaczcie ile ma lat. Ja cały czas ją mam w szafie. Ona jest na tyle fajnie właśnie tak uszyta, że nawet jak chudnę czy tyję, to w zależności jak wysoko albo nisko sobie ją założę, to zawsze dobrze wygląda. Także ja uwielbiam bardzo tą spódnicę. No i myślę, że dobrze jest mieć coś skórzanego u siebie w szafie. Czy to będzie kurtka skórzana, czy to będzie właśnie spódnica skórzana. Jak macie ochotę, to oczywiście spodnie i różne takie rzeczy. Także tutaj odkrywczego nic nie ma, bo jest tutaj skóra, ale może ktoś się zastanawiał. Nie ma nic skórzanego i myśli, czy by sobie nie zainwestować, myślę, że warto. Ale słuchajcie, kolejny trend to jest coś w 100% mojego i znowu jest to coś, co ja już noszę od lat i nazywa się to super studs, czyli duże w stylu lat 80. kolczyki metaliczne. Głównie tutaj widzę złote. I są tutaj kolczyki, takie jak na przykład mam ja, czyli duże, masywne, złote, nie jakieś małe kółeczka, nie jakieś kręciki, tylko takie, wiecie, z kopnięciem. Widzę, że srebrne też są. Pierwszy raz takie duże kolczyki zobaczyłam chyba u Kylie Jenner i ona miała takie wielkie krople Balenciagi chyba one są, czy Bottegi, chyba Bottega Veneta. Kurczę, nie pamiętam, ale wrzucę wam je tutaj. Bottega Veneta, tak, Giant Size Teardrops. Czyli to są takie wielkie łezki, powiedzmy łzy. Więc wszystko, co będzie duże, jeszcze jest jedna marka, która ma w swojej ofercie takie wielkie serca, ale też nie pamiętam teraz z głowy, jaka to jest marka, ale wrzucę wam je tutaj. Także wszystko, co jest takie ogromne, lata 80. będą modne. Akurat te kolczyki to jest mój nabytek dość nowy, bo niedawno je kupiłam, ale ja lubię takie duże kolczyki. Jeżeli stawiam na biżuterię, to też z reguły jest to, są to kolczyki. I mam bardzo fajne, wielkie, jeszcze większe blachy kolczyki, które pochodzą z Zary. I te kolczyki chyba też mają za 4 lata. I zawsze jak je mam na sobie, to się mnie pytacie, co to za kolczyki. No to są właśnie blachy z Zary. I bardzo je lubię, robią całą stylizację, wystarczy spiąć włosy. I te kolczyki po prostu robią robotę. Czy na co dzień, czy na jakieś większe wyjścia. I tutaj to dla mnie jest po prostu miód dla uszu, bo jako miód dla uszu, tak się mówi, miód dla oczu, wiecie, mnie, no dobra, ten trend mi się po prostu podoba. Ja od dawna bardzo lubię wielkie kolczyki, im większe, tym lepsze. Ja lubię w ogóle taką biżuterię, która jest taka konkretna. Także takie delikatne pitu-pitu to też dobrze mieć, żeby, wiecie, czasem się nie ma ochoty na szaleństwo, ale ogólnie to jak już szaleć z biżuterią, to ja lubię taką złotą, dużą. Polecę wam, jak jesteście z UK, oczywiście Łukasza Waszkiewicza Atelier, bo on znajduje się wydobywaniem, szukaniem pięknej vintage'owej biżuterii, więc tam będziecie mogli sobie zajrzeć, zobaczyć, czy nie mają jakichś fajnych propozycji. Ale ja tutaj teraz mam misję, żeby znaleźć właśnie coś ale te kolczyki Bottega Veneta, czyli te takie sople? Nie, łezki, tak. Także tu jak najbardziej ja jestem na tak. Czy mnie się przywi tutaj czarny, no to to minę, no bo wiadomo, że czarny to zawsze, ale gdzieś mi się gdzieś mi się obiło o uszy, że ma być czerwień modna. Co ciekawe, nie wiem, czy to jest w tym artykule, nie mogę tego znaleźć, ale dobra, nie będę tak skakać, zobaczymy, może się później pojawi. Ale właśnie słyszałam, że mają być czerwień ma być modna w różnych odcieniach, wiecie, przez ostatni czas było bardzo dużo koloru typu fuksja, czy magenta, takich mocnych róży.
Natomiast teraz ma być czerwień i mam wrażenie, że czerwień dawno nie była modna. Także widziałam, dziewczyny pokazują kozaki czerwone, czy to jest odcień krwisty, czy jarzębinowy, różne to odcienie czerwieni. Także powiem, że to mi się też podoba, dawno czerwonego nie widziałam. Tutaj czarno oczywiście jest trendem, no to nikogo chyba nie dziwi. Tutaj mamy kolejny trend, business class. No i tutaj jest właśnie też napisane, że jest to popularny styl, który właśnie też nawiązuje do tego quiet luxury, do tej estetyki cichego luksusu, może będę mówić po polsku, które jest przeciwieństwem znowuż tego Y2K, czyli tych wczesnych lat 2000-tych. Gdzie znowu mamy crop topy, szerokie spodnie. Zwróćcie uwagę, że w tych trendach już tego nie ma. Co ciekawe, co jeszcze właśnie w zeszłym roku i na początek tego roku było bardzo dużo właśnie gorsetów, motylków, Britney Spears, niskie biodrówki. Tak teraz idziemy bardziej w tą stronę quiet luxury i znowu dwa totalne style, które bardzo mi się często przewijały tutaj, no tutaj ogólnie na social mediach, czyli było albo quiet luxury, czyli ten cichy luksus, basic i minimalizm, kontra Y2K, czyli kontra motylki, brokaty, biodrówki, futerka, kontra znowu Barbie miałem w tym wszystkim. No i tutaj widzę, że ten minimalizm tutaj wygrywa. Także jestem ciekawa, czy Y2K pójdzie całkiem w odstawkę, ale z drugiej strony myślę, że ten styl business class jest bardziej dla takich osób, powiedzmy, nie wiem, w moim wieku i starszych, 30+, a rzeczywiście te młode dziewczyny 20 paręnaście lat idą w tą drugą stronę. Tak mi się zdaje, ale zobaczymy. Ale była właśnie taka dziewczyna, która mówi, że ma 20 lat i ma ten styl bardzo minimalistyczny i mówi, że dostaje komentarze, że wygląda jak 60-letnia babcia. No to wiecie, dla jednego to jest elegancja i ponadczasowość, a dla drugiej osoby będzie to babcinę. Jeżeli chodzi jeszcze o takie trendy, to ja jestem też zdania, żeby dziewczyny młode szalały. Ja uważam, że każdy powinien się wyszaleć w młodości. Jak masz 19 lat, to nie uważam, że powinno się... Kurczę, nie chcę też tutaj popadać w skrajność, bo też takie kupowanie wszystkiego nie jest fajne, bo sama to przeżyłam na własnej skórze, ale myślę, że po to jest ta młodość, wiecie? Żeby szaleć z kolorami włosów, żeby szaleć z ubraniami. I ja szalałam. Różne włosy to już wiecie, że miałam. Różne style, różne kolory. I po prostu w pewnym momencie już chciałam znaleźć coś swojego, coś, z czym się najlepiej czuję. Ale jeżeli ktoś ma dalej ochotę szaleć, ma 40 lat, i chcę nadal szaleć, to też niech szaleje. Ale tutaj w szczególności młode dziewczyny uważam, żeby szalały i się nie przy... No, także szalejcie i farbujcie włosy, dziewczyny. Palcie sobie je, rozjaśniajcie, malujcie na czarno. Po to jest młodość, żeby szaleć, moim zdaniem. O, kolejny trend jest coś, co ja zauważyłam w Paryżu i było tego dość dużo. Będzie tutaj srebro, to się nazywa Silver Linings, no i jest tutaj metaliczne srebro. I nie mówimy tutaj o biżuterii, tylko tutaj mówimy o ubraniach. Typowo metaliczne srebro. I jak byłyśmy z Anią w Paryżu, to ja tego srebra widziałam bardzo dużo. Dziewczyny miały bardzo dużo dodatków, ale też miały spódniczki srebrne. Takie ala właśnie trochę folia aluminiowa, ale one to łączyły, to było tak na bogato, ale to było połączone z bardzo minimalistycznymi rzeczami, że chociaż to było srebrne i wiecie, no jebutne, no to nadal to było w tym takim minimalistycznym stylu. Na przykład były srebrne body miały srebrne spódniczki. Widziałam jedną dziewczynę, która miała srebrne nerkę, taką torebkę, właśnie srebrne torebki. Kilka złotych też widziałam, ale więcej srebra. Widziałam dziewczyny, które miały srebrne kowbojki, także w Paryżu już ten trend był widoczny, no i ma nam wejść oczywiście teraz na jesień również to srebro. Dla mnie srebro odpada, ja nie lubię srebra, wolę złoto, ale też nie do końca się widzę w jakichś złotych ubraniach, chyba że byłaby to jakaś suknia na jakieś większe wyjście, ale jeżeli byście chcieli właśnie sobie poszaleć, no to może złoto albo srebro. I kolejny trend, to jest coś, co ja bardzo lubię i już też od dawna bardzo lubię, czyli maximum exposure, czyli maxi sukienki, długie sukienki. Widzę tutaj różne, czy tam kolory ziemi, czy też kobalt, fiolety, różne odcienie. No i tutaj mamy trend, który no jeszcze niedawno były mini. Jeszcze niedawno, pamiętam jak nagrywałam film, to były mini spódniczki, króciusieńkie, natomiast teraz mamy maxi.
I tutaj jest taka statystyka, że strona portal List zreportował, że wyszukiwania maxi sukienek podniosły się o 35% w marcu 2023 roku w porównaniu do wyszukiwań w lutym. Czyli od marca zaczął się spike. Czyli widzicie, to jest też tak, że są ogłoszone jakieś tam trendy, ale w ciągu roku one też się zmieniają, bo ludzie teraz badają rynek, patrzą, co się wyświetla właśnie na Pinterestie, co się wyświetla na TikToku i w social mediach. No to widzicie, mamy tutaj maxi sukienki. No i ja kocham maxi sukienki, kocham, uwielbiam, dlatego też na wesele szukam czegoś, co będzie długie. Ale lubię też krótkie, lubię całkiem długie, lubię całkiem krótkie. Najbardziej nie lubię takich średnich w łydkę, to jest najgorsze. I co jeszcze my tutaj mamy? Nie mogę znaleźć tej czerwieni. Tutaj widzę, że mamy już dość długo gadam, także nie chciałabym przegadać. Nie chcę przez wszystkie przechodzić, bo to nie ma sensu. O, jest! Jest, 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 jest. Nazywa się trend Dash of Saffron, czyli szczypta szafranu, więc mamy tutaj czerwień. No i to jest właśnie, jeszcze tam widziałam wcześniej, jeżeli chodzi o kolory, to był czarny, no i taki bardzo jasny, żółciutki, taki maślany na tubie. Ale jak dla mnie czerwień to jest coś ciekawego, bo to jest taki kolor bardzo odważny. No i tutaj właśnie nam panie proponują, że będzie czerwień specyficzna, przede wszystkim odcień czerwonej skrzynki na listy angielskiej. Może kojarzycie, tutaj mam wkleję zdjęcie, czyli może być coś czerwonego tak mocnego, ale oczywiście też mogą być inne kolory czerwieni. Czerwień była częstym tematem pokazów mody Stella McCartney i Valentino, więc tutaj nam podpowiadają, że ta czerwień będzie na pewno w trendach. No mnie właśnie się zdaje, że ostatnio była ten mocny róż, no i też czerwień. Ja bardzo lubię czerwień, ale ja lubię konkretne czerwień. Ja bardzo lubię taką czerwień ceglaną, jarzębinową, ale lubię też czerwień pomidorową. Także to są czerwienie, które ja lubię. Jeżeli chodzi, muszę się podrapać, jeżeli chodzi o to, co ja bym sobie na przykład trendowego wybrała, jakbym miała coś wybrać czerwonego, chyba bym nie kupiła płaszcza czerwonego, bo czerwony to właśnie taki kolor, który mi się podoba, ale on przychodzi i odchodzi. Myślę, że jakiś czerwony sweter bym mogła mieć, oczywiście czerwona pomadka, MAC Chili najlepsze dla ciepłych typów kolorystycznych, Russian Red dla chłodnych, może buty czerwone, sukienkę, coś w tym stylu. Why not? Zaskakująco dość dużo trendów naprawdę mi wpadło w oko, więc to jest chyba pierwszy film, o nie, teraz chyba muszę nagrać drugi film, bo tutaj wyświecił mi się artykuł 6 trendów włosowych, także chyba nagram jeszcze drugą część i zrobimy sobie włosy plus paznokcie, bo tutaj mi się dwa takie artykuły wyświetliły, więc połączymy sobie włosy i paznokcie i zobaczymy, co będzie trendy, bo chciałabym coś zmienić z włosami. No, także bardzo, bardzo Wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że miło spędziliście czas, dajcie znać, czy któryś z tych trendów Wam się podoba. Ja jestem na tak, mam nadzieję, że Wy też. Kolczyki, jak szukacie długich, to sobie sprawdźcie H&M stacjonarnie te kolczyki, nie mogę ich znaleźć na stronie, ale są. No i co, widzimy się już niedługo w kolejnym filmie, buziaczki, pa!